Siemanko moi drodzy, witamy was w kolejnym odcinku z One Blocka. Moi drodzy, wiem, że ta seria bardzo wam się podoba i chcieliście kolejne odcinki i tak dalej, ale niestety muszę wam powiedzieć, że to koniec. Koniec współdzielenia terenu z tą tutaj panią. Nie pozwolę na dalsze tutaj porównywanie się i obrażanie mojego domku. Fotel możesz sobie wziąć, nie chcę go, proszę bardzo. Koniec. Przepraszam, ale żywopłot. O czym ty mówisz? Żywopłot. Ja... To już koniec. Kargul z Pawlakiem, już. O, ale do czy widzenia. Ty widziałeś ostatnio mój domek? Widzę tylko ścianę. Ale... Absolutnie. Proszę zobacz, bardzo. Ponieważ... Jeszcze z kochankiem przyłapałem. To nie jest kochanek. My ostatnio po prostu bardzo dużo. Słuchaj, on postanowił, my rozmawialiśmy i on postanowił, że jednak mój domek jest najpiękniejszy i on postanawia nocować właśnie u mnie, więc tyle ci powiem szczerze. I ja w ogóle mój domek tutaj upiękniłam. A rób sobie co chcesz z tym świniakiem tutaj. Ja sobie wezmę jakim drugiego. Świniakiem? Ja sobie wezmę... Gdzie jest drugi? Właśnie. Bo był jeszcze, jak on się nazywa, taki króliczek i wiesz, ja powiem ci szczerze, ja nie wiem, gdzie on jest. Gdzie go tam, ja nie wiem, gdzie tam go do zamrażarki go włożyłaś na pewno? Co? Absolutnie, że nie, nawet go nie zaatakowałam. Jedyne, co zauważyłam, to gdzie jest nasz trader? On był super bardzo ważny. Co z nim? A tu są kwiatuszki. No zobacz. No widzę. No widzisz, ja się takimi rzeczami zajmuję, a nie zamrażaniem królików. Szczególnie zresztą, przecież jak coś, to chyba świnka byłaby bardziej smaczna, nie chcę nic powiedzieć. No wiesz, o co mi chodzi? To ja mam piecyk, więc nie podzielę się z tobą na pewno. Ale póki co, trzeba i tak kopać, słuchaj, bo mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo bloków do wykopania i bez tych bloków niewiele tutaj osiągniemy. Zgadzam się i ja proponuję pierwszą rzecz, którą po prostu dzisiaj musimy osiągnąć, to jest iron. I to jest ta kwestia, proszę pana świniłoka, panie piglinie, czy pan... Wiesz co, wydaje co? Mi się, że ten, który zaginął w bardzo niebezpiecznych okolicznościach, których nie znam, ale przypuszczam, że były niebezpieczne, to on właśnie miał iron, więc ja nie wiem, jak my to zrobimy. Więc musimy zrobić level up, żeby dostać kolejnego villagera, tak mi się po prostu wydaje, wiesz? Tak, może być, ale wiesz co, powiem ci tak, że jedną rzecz powinnyś dla mnie zrobić. Ja wiem, pytam o naprawdę dużo, ale mógłbyś tutaj sobie, zobacz, postawić drugą taki fotel, no zobacz, chodź popatrz. Tutaj no jest... co? Tutaj i ty byś miał po drugiej stronie i na przykład, o, byśmy tak sobie, o, patrz, i ja bym wtedy mówiła, o, widział pan tutaj to, co się wydarzyło ostatnio na osiedlu? O tam, o której ona wraca, monitoring, wie pan, że on... Monitoring osiedlowy. On ona wraca o drugiej w nocy, jak stara po imprezach baba pewnie, jakiś po prostu kawalerów przyprowadza do naszego naprawdę bezpiecznego osiedla. Ja widziałam! Wiesz, kto przyprowadza kawalerów niebezpiecznych? Proszę bardzo! Ale... Którędy uciekł? Po jakiej rynnie się zsunął? Do jakiej szafy się schował? Nie, no jak mógł to uciec, to przez okno. Nie mógł, hej, może oni po prostu znikają po jakimś czasie. Słuchaj, ale to bardzo źle o nas świadczy, znaczy w sumie bardziej o mnie, o nas! To bardzo źle o nas świadczy, że nasza gościnność nie jest wystarczająca. Mów za siebie, z mojego domku jeszcze nikt nie uciekł, bo nikt w nim nie był. Słuchaj, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy liczyć na najlepsze i bić. No tak, taka jest prawda. Nam tutaj paczkę ładną, furtkę mamy. Widzisz? A, pokaż. No tu, oto. Jejku, to taka romantyczna jak w tych, jak w jakichś takich komediach romantycznych z amerykańskich. Wiesz co, ludzie biorą śluby i tak sobie przychodzą. Poczekaj, zaraz ci pokażę, patrz takie. Tak szybko? Tak szybko zmieniasz partnerów? Przed chwilą tutaj był trader, a to co teraz ja? Tutaj no zniknął, mnie chcesz, no uciekł. Mnie chcesz usiedlić? No słuchaj, no co ja mam zrobić, jak on uciekł? Jakby z kim ja tu mam się kolegować? Potrzebujemy, już tak tego nie ma. Potrzebujemy nowych bloków, bo wszystko jest dookoła zielone, a ja nie chcę mieć wszystkiego zielonego. Dlaczego? To jest mój ulubiony kolor. No, ty masz nawet włosy zielone, więc ty się nie odzywaj. No tak, no to przepraszam bardzo, czy właśnie powiedziałeś, że w sumie ty nie chcesz mieć niczego zielonego, bo to jest twój ulubiony kolor. Wiesz co, jak będziemy mieli cokolwiek czerwone, to ja też powiem, że tego nie chcę. Tak ci powiem. Albo jeszcze gorzej, jak będzie cokolwiek tęczowe, chociaż tęczę ja lubię, powiem szczerze. Jak pomarańczowe by było, to może wtedy bym się zgodził.
Pomarańczowy? Poczekaj, ja mogę w takim razie na przykład przygotować ci jakąś pomarańczę, jak znajdę. Albo mandarynki, wszyscy kochają mandarynki. Czyli jak się przygotowałabym mandarynkę, to byś się zgodził na ślub, ponieważ ja już nie mam nikogo. Chyba że będzie trader i wiesz, i w takim razie zakoleguję się z traderem kolejnym. Tak też może być. Czyli ja jestem planem B, tak? Trader jest pierwszy, nie. Najważniejszy, a jak nie trader, to dopiero ja. Ty jesteś planem Dzięki. S. Ty jesteś planem S. S jak co? Jak super bomba. Jedna kwestia, czy nie mamy przypadkiem w osiągnięciach, aby zrobić tutaj, zdobyć jabłuszka? Poczekaj, to jest o... teoretycznie... Poczekaj, bo tu mamy spruce sapling, czyli inny rodzaj drewna, może by nam się tak, przydał. Ale tak w ogóle, hej, zrobić bo teraz jest mi głupio. Tutaj, hej, jest mi tutaj. Hej! Co? Hej, przepraszam. Za to co? Były żarty. Bo ja czasami tak się kupiliśmy i ty wiesz, że ja cię lubię najbardziej ze wszystkich, prawda? Jeżeli bym cię nie lubiła ze wszystkich najbardziej, to bym nie nakręciła z tobą na tym kanale dużo filmów. Prawda? Prawda? Może. Wiedziałam, że to powiesz! O! Co to jest? Step 4. Mamy kolejny poziom i patrz. Poczekaj, ale to jest krówka. To jest byk. Excuse me. Skąd? To gdzie? Absolutnie gdzie? Wygląda... Widzisz, no, nie wyglądasz na byka? Nie. Słuchaj. Ej, powiem ci temu, chłopacz. Patrz. No. To jest taki niezły byczek. You know? O, byczek! Elo, byczku, co masz no, dla nas ciekawego? No, byczuniu, elo, mordo, słuchaj, Iron, co tam? Iron pickaxe za 64 kobla. Myślę, że spoko. Absolutnie, że tak. Ja mam nawet 23, trzymaj. O, to rzuć. To sobie weźmiemy sobie jeden na pewno od niego. A czekaj, a co on by jeszcze chciał od nas? Jakby ma jakieś lepsze oferty, mordo, niż ten? Marchewki, ziemniaki albo gunpowder. Wiesz co, to w sumie mało, ale rozumiem, w momencie jak on po prostu pije 20 monsterów na dzień, to po prostu mu trochę komórki, wiesz, wyżarło. A myślisz, że to jest ten typ? To jest ten typ... No oczywiście, on jest byczuniem, błagam no cię. No tak, byczek oczywiście, że będzie pił monsterki. Pije monsterki, no tak. Chodzi na siłownię i jedyne po prostu czym wiesz się co? Żywi, poczekaj, to proteinowymi szejkami. Czekaj, tak? masz to. Oh, thanks. I jak jest drewno, to po prostu kot psiekierką, mogę ci jeszcze łopatę dać, o. Patrz, zobacz, on jest tym po prostu człowiekiem, który jest na siłowni jak sobie... I masz łopatę jeszcze. Thanks! Możesz sobie po prostu wymieniać 1, 2, 3. Yeah, chodzi mi o to, że on próbował mi się w ten i mówił mi swoje rady, jak mam kopać. Wiesz, jak on jest masz tym podnosić typem. Ciężary na siłowni. Tak, dokładnie. On jest to tym typem. Porządny byczek. Toki! Okej, węgiel mamy. Co jeszcze mamy? Poczekaj. No patrz! Wiesz co, zapomnieliśmy, że oni nam tutaj się panoszą za bardzo. Wiesz co, ten się panoszy o wiele bardziej niż powinien, powiem ci szczerze. Dobrze, to zrobię furtkę tutaj, żeby jak Dziękuję. Będzie chciał przejść, to żeby miał gdzie przejść, proszę A bardzo. A tutaj ci rzuciłam nasz nowy po prostu, to jest mały krok dla węgla, ale duży krok dla Ushugaenali, czy jakkolwiek to... Okej, to teraz uwaga, Advance. Mamy iron, to jest iron? Tak! Nie, to jest miedź? To jest iron nie. Chyba. Wykop. Czekaj, mogę z tą nowym? Możesz, oczywiście. Bo ja się trochę Iron! Iron! Mamy to! Tak. Kop. Potrzebujemy jak najwięcej tych... Czekaj, co? Dlaczego on ma czerwone oczy? Nie wiem, ale... Co? Co on hej, ma? Ten ziomeczek ma dużo rzeczy do nas. Trzeba kopać iron. Wiesz co, on wygląda jak ten taki biały króliczek, którego Alice w Krainie Czarów za nim szła. Absolutnie, nawet ma taki kapelusz, zobacz, magiczny. Troszeczkę, ale iron. Iron to jest w tym momencie najważniejsze. Czy można? Czy... Poczekaj, mam pomysł. Patrz. Zrób coś. O! Ej, to jest świetny pomysł. Tylko wiesz co, jeszcze może być jedna kwestia, iż oni mogą spadać. Ale w takim razie jak spadną, raczej, to już jest ich raczej wina, tak? Sami z siebie nie spadną, chyba że się gdzieś popchną. To wtedy A, tak. A, tak też może być. Ale póki co... czy ty to widziałaś? Co się stało? Patrz, chodź tutaj. Perseidy. Naprawdę takie? Poczekaj, ostatnio? Poczekaj. Patrz się. No? Gdzieś tu przed sekundą tu było. Żadnych spadających gwiazd. No, widzieliście na odcinku. Było, jak nic było widać, słuchajcie. Przed chwilą tu gwiazda gdzieś spadła. Napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie widziałam. Okej, ale tak czy inaczej, zastanawiam się, jakby tutaj powiększyć nasz dom. Znaczy, mój domek.
Ja mam w ogóle 23 jeszcze dalej Dirta, więc o. możemy cały czas wykorzystywać to jedno osiągnięcie, dzięki któremu będziemy chyba tam 200 Dirta mamy zrobić jako naszą... Czy my to... tego właśnie, czy my tego nie osiągnęliśmy? Poczekaj. A sprawdź, nie mam pojęcia. Nie, potrzebujemy place 250 Dirt Blocks, a mamy w tym momencie bloków Dirta, uwaga, uwaga, gdzie jest blok Dirta? 116, 170, 189, o. Czyli jeszcze 80 tego Dirta, tak? No, to jeszcze sporo. Jeszcze ze dwa staki co najmniej. Więc proszę bardzo. O, poszerzamy teren. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli też wodę dostać. Przepraszam bardzo, możesz powiedzieć, poszerzamy teren albo podbijamy terytorium. Rozwijam parcelę. Absolutnie. Koparkuję gruz na boki. Rozlewam błoto wokoło siebie. Dokładnie. Grabkuję małe kamyczki piasku. Oh, that's so cute! Jak się nazywają te małe kamyczki? A jak się nazywa to takie grabkowanie piasku, takie japońskie czy coś? To się jakoś nazywa. Nie pamiętam. Nie wiem, dla mnie to jest totalnie grabkowanie piasku, mordo. Ja w międzyczasie przetestuję nasz zaawansowany nowy węgiel, proszę bardzo. 5 irona. I będziemy tak potrzebować. Taki. Co? Słuchaj tego. Patrz, wymyślam. Wychowuję trawę. I co ty na to? Jak teraz? Jak mi teraz odpowiesz? Nie masz, moje jest najfajniejsze. Dokładnie, zaskoczyłam cię. Rozkraftowywuję glebę. O kurczę, czekaj. To mogę powiedzieć, taki że... Taki trochę stół z powłamywanymi nogami, nie? Chwila, czy ty widzisz to, co ja? Spójrz na niebo, jakoś tak się ciemno zrobiło, prawda? O nie, czy to teraz ty zamienisz się w wilkołaka? Czy to jeden z nich? Który to będzie? A może w końcu przyjdzie po mnie wampir, o którego prosiłam w liście do Mikołaja? Wiesz co, ty chyba za dużo w Baldur's Gate grasz. Ale taki, ja tutaj cały czas robię, cały czas pracuję i patrz, co mam dla ciebie. Hej! Co masz? Prezent. Czerwoniutki, tak jak ty, brakuje nam jeszcze ich trochę więcej, bo tam jest cel. Jest cel, że... 16 jabłek. Powiedziałam przed chwilą o wampirach, więc możesz teraz myśleć, że jestem tą złą czarownicą z Królewny Śnieżki, ale nie myśl tak, bo ja bym nigdy nie nasączyła tego jabłuszka złą trucizną. Nigdy bym tego nie zrobiła, absolutnie. Jesteś pewna? Tak. Bo ja nie wiem... Znaczy nie jest, bo potrzebujemy do osiągnięcia. Nie próbuj. Ale co jeszcze mam? Halo. Tutaj jeszcze również mam 9 irona dla ciebie, 19 węgla, proszę bardzo. Okay, 26 dirta. Również jest tylko skierowany wyłącznie dla twoich rączek i możesz powiększać nasze po prostu I trzeba tutaj będzie zielone... kolejne drzewka sadzić, bo z tamtego nie wypadło ani jedno jabłko. Czoklet, wiesz co, jeszcze coś powiem? Co? Wiesz co? Odsunę się od krawędzi tak profilaktycznie? Nie, obiecuję, że nic nie zrobię, ale słuchaj, nie mam zielonego pojęcia, jak duża będzie nasza wyspa. O, słyszałeś? Nawet villager zrobił. Ha. No i właśnie ha. Bardzo dobrze. Ha. Tak w ogóle, on tutaj coś trzymał wręcz w rączkach przed chwilą. Jakby ukradł ci coś, czy nie? Może tobie coś ukradł. Może chciał jakiś prezent dać, ale się zawstydził. O, tak może być, słuchaj, bo po prostu mój żart był taki zabawny, że się zarumienił i po prostu, wiesz, musiał uciec, tak też dokładnie, musiał wyglądać. Dokładnie. Czoklet, on mnie wypycha. On próbuje się mnie pozbyć z roboty. No zobacz po prostu, on cały czas mnie popycha trochę w lewą stronę. No, co to ma być? Zabierz go skądś. Nie no, widziałaś weź, no. Nigdy w Polsce, jak wyglądają roboty budowlane? No, nie, opowiedz mi o tym, bo ja nie wiem. Jedna osoba pracuje, a druga stoi nad nią i ocenia, jak pracuje. Ale to on powinien mnie tak wypychać po prostu? Tak, ja tutaj pracuję, a on mnie cały czas ten w jedną i w drugą no bo stronę szybciej, popycha. No szybciej, to co tak wolno? No weź, ja bym to zrobił szybciej, no dawaj, no kop. Ale ja się staram, żeby się to jak najszybciej, ja obiecuję. Tak w ogóle, nie wiem czy, jak to wygląda z naszego punktu widzenia achievementów, ale ja mam już 20 kolejnych bloków Dirta. Jeżeli moglibyśmy dojść do tych 200 iluś tam. Dużo. Trzeba cały czas kopać, jak chcesz to możemy się wymienić. Jeżeli chcesz, oczywiście, to ja, mogę ci przekazać wiesz co zrobiłem wszystko. Właśnie? Co zrobiłeś? Zupełnie nową posadzkę w moim domu. Proszę bardzo. Poszedł normalnie do sklepu budowlanego. Co się stało?
Co się stało przed chwilą? Fajerwerek, w tym miejscu. Jakiś achievement w takim razie musieliśmy zrobić, ale jaki? Poczekaj, może jakiś... Nowy jest ten, nowy trader. On się wygląda tak samo, ale dał nam nowe rzeczy. Wow, Albo i nie? Poczekaj. A powiem ci, że to jest bardzo podejrzane. Nie. I jeszcze... O co chodzi? No, jak nic tu był fajerwerk? No to może coś rzeczywiście zrobiliśmy, może jakiś nowy poziom? Nie mam zielonego pojęcia, powiem ci szczerze. Zielonego. Ha! Ha! Oni się oboje zaśmiali. Zobacz na nich. To było przez przypadek. Mi się myszka. Ale jest mi teraz głupio. Poczekaj, ja muszę pójść do konta. Przepraszam. I przyszłam też tutaj powiedzieć, zrobić żart na temat twojej posadzki. Że poszedłeś do pierwszego sklepu budowlanego i były płytki na promocji. Dziękuję serdecznie. To tyle. Hejtuję ta, co ma podłogę z czego? Z błota. Dokładnie. Tyle. Słuchaj, świnki się muszą trzymać razem, nawet, okej? Okay. Ja nawet nie muszę ci odpowiadać nic, ja nawet nie muszę nic mówić. Sama no się prawda, wytłumaczyłaś. Czasami, prawda. Czy to ty zrobiłeś? Co? To była skrzynka, gdzie ona jest? Nad tobą. Co to za skrzynka? Czemu? Ona dlaczego jest nade mną? Nie, ty nie możesz, to nie jest dla ciebie, to są tajemnice, to są tylko dla dziewczyn. Jejku, kochany, jak to się wydarzyło, że ona jest nade mną? Co ty tu robisz? Ja robię tutaj rzeczy i to jest tylko dla dziewczyn i ty nie możesz na to patrzeć. A czemu ta skrzynka lewituje nad drzewem? Bo jestem niemądra, nie jestem zbyt inteligentnym człowiekiem, co ja ci mogę Jakim więcej człowiekiem? Powiedzieć? Jakim człowiekiem? Halo. Proszę mi tu ludzi nie obrażać, co? Zobacz, teraz możesz wyjść, ale to jest specjalny parkour, jak go nie dokończysz, to nie dostaniesz nagrody. Hop. Widzisz? On jest całkiem skomplikowany. Ja tak, wszystko przemyślałam. Tak, bardzo skomplikowany, ja bardzo, wszystko bardzo, bardzo. Co ty tutaj... Tak. Że I love you? Może. O, dałbym ci kwiatek, gdyby jakiś był, ale nie ma, więc... Okay. Musisz poczekać na karteczkę, okej? Okay? Podoba ci się? Zapisz kreskę do zeszytu, Podoba ci się? Nie będziesz na mnie krzyczał, że używam całego stołu, na który sobie przygotowałeś na tanie płytki? Może ci kiedyś jakiś pokoik taki jeden na jeden zrobię w moim domku, gościnny. Budę chcesz mi zrobić? nie, ale taką bardzo dużą klatkę, jak dla takiego... jakiejś igłany. To jeszcze gorzej. Nie chciałabyś się na kamieniu wygrzewać? Już wolę w błocie. Mogę ci stodołę wybudować. O, ale czy miałabym ten dostarczany codziennie nowe sianko, to może w takim razie bym się zastanowiła. Czekolad! Mamy okay. to! Czekaj, jest nowy! Jest nowy, jest biała krówka i chwila, 4 jabłka to 64 dirta albo 16 kobla to 4 irona. To chyba nie jest dobre. Wiesz co, ta mućka po prostu przyszła dosłownie z niczym i próbuje się tutaj panoszyć. Dobra, ale nie. Naprawdę. Hej, kolejny step to są kolejne klocki, więc zobaczmy, co nam teraz będzie wypadało. Uwaga. No to też jest prawda. Co to jest? Czekaj, to jest... Ojejku, andesyt? To nie jest andesyt. Granit. Tak. Po co nam granit? To też jest ta kwestia, ale zobacz. Andesyt. Po co nam granit i andesyt? Może to schodzi tak w dół, wiesz, że cały czas jakby schodzimy na... Nie na czanka, ale że schodzimy delikatnie Dioryt. W dół. I po prostu może w którymś momencie będziemy majnować, wiesz, diamenty, nie? I tak dalej. Byłoby fajnie, tylko... Te wszystkie bloki... No dobra, to będzie fajne do zrobienia domku. Przyda nam się odrobinkę do zrobienia domku, ale jeśli chodzi o takie... O resztę naszego rzeczy, domku? To... Czy... Twojej stodoły i mojej willi. Wow! Daki, chyba co? Mućka tutaj zaproponowała i zawołała swojego męża. Okej, co nam oferujesz, kolego? Dark Oak Sapling, to jest coś, co moglibyśmy wziąć. Na pewno. Ale... Beetroots. Hej, Ice! Za 16 Irona.
O, wodę w końcu będziemy mieć, będziemy tak? Będziemy mieć wodę, tak, 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 tak. Koniecznie. No bierzemy... to slay totalne. Mamy 16, poczekaj, mamy 16. Tylko czy to jest iron, taki czy to jest zwykły ice? To jest zwykły ice. Hej. Mamy wodę. Będziemy Let's go! Mieć, zaraz będziemy mieć, proszę, w ogóle mam cały ekwipunek zawalony, poczekaj, czekaj, naprawdę? Czekaj. Trzeba zrobić tutaj mały porządeczek, proszę. Wiesz bardzo. Wiesz co, ja teraz zajęłam się rozwalaniem tych liści, ponieważ z tych liści może wypaść obłóżko, a jak mamy ich 16 zdobyć, to troszeczkę może to potrwać. Okej, okay. A ja w międzyczasie może tutaj posadzę jakieś drzewko inne, na przykład tutaj. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy ten ice rozwalić, do tego potrzebujemy wiaderko, w sumie mam 14. Raz, dwa, trzy, bucket i teraz tak, pyk, pyk, jest, mamy wodę. A w końcu możemy się umyć, prawda? Dokładnie. I możemy z tego zrobić błota sobie, możemy mm-hmm. sobie zrobić nieskończone źródełko gdzieś. Myślę, że to jest świetny pomysł. I farmę. To może... Tu? Za to drzewo. Proszę bardzo. I tu zrobimy sobie farmę. Ej, to teraz będzie kupa roboty. W końcu. W końcu coś się dzieje. Może jakieś... Chocolate powiedział, w końcu mogę pracować, w końcu mogę harować i marudzi, dokładnie, że haruje. Dokładnie. Ja wiem. Zbyt dobrze mi było nic nie robiąc, proszę bardzo. Jak to nic nie robiłeś? Przecież pracowałeś tak ciężko jak ja, rozwalając blok. Czy uważasz, że moja praca nie jest tak ciężka? To twoja, chcesz mi powiedzieć? Twoja jest ciężka, ale ja mam plus 500 siły. Więc dla mnie to jest leciutko, nie? Wiem, rozumiem, ty po prostu to ten, rękami rozwalasz ten andesyt, cobblestone na kamień, dokładnie, ten, palcami, dokładnie. Tutaj, raz, dwa, rozumiem. Chowam wszystko, wybacz, do o tym nie pomyślałam wcześniej. Ekwipunku, żeby nie zrobić sobie tutaj przypadkiem jakiejś krzywdy, biorę trochę dirta, o, i... Czekaj, wiesz co, w ogóle... Oak log. Z przykrością stwierdzam, iż zabiłam prawie większość drzew, a jednak ani jedno jabłuszko nie postanowiło spaść w moją stronę. O, wiesz co, te jabłka to jakieś są, nie wiem, może pryskane było, wiesz? A, rozumiem, czaję, tak też może być, nie pomyślałam o tym. Ja myślę, że było pryskane od jabłek i po prostu nie ma. Słuchaj, nie ty się w ogóle w jakiegoś takiego rolnika zamieniasz. Po pierwsze, tutaj widzę, że robisz farmę. Po drugie, chcesz zrobić dla mnie stodołę dla elfa, którego poznałeś. Wiesz, to jest tak jak w tych wszystkich historiach, że taki elf ci spada z kosmosu i mówi, że ojej, zaopiekuj się mną, prawda? I potem musisz go zamknąć w stodole, żeby twoi rodzice tego nie widzieli. Totalnie. Takie historie były o zamykaniu elfów w stodole? To ja takich historii nie znam. A co więcej, będziesz tutaj teraz jeszcze zwierzęta pasił. No to już typowo czoklet rolnik. Kto by pomyślał? O. Co się dzieje? Jest problem. Nie mów. Not your, not stuck. Nie, spokojnie. Problem jest innego rodzaju. Chłopie, ty sobie basen robisz normalnie przy domu? Podłoga mi przecieka. To jest mój problem. Podłoga mi przecieka i żeby to naprawić, to muszę chyba sobie przepalić więcej kamienia. Aha. Okej, bo zobacz. Co się tu dzieje? To jest piecyk, chodź zobacz, tutaj. A, tutaj, piecyk, dobra, ten, tak. Piecyk z chłodzeniem wodnym. A czekaj, to nie tylko ten rolnik, ale również inżynier. Widzisz, jaka technologia? Rozumiem. W ogóle to jest całkiem dziwne, że ten płomień nie zostaje... Podłoga mi spłynęła. Kawałek podłogi zgubiłem. Tak czy inaczej... Tak, umycie podłogi, inny wymiar, rozumiem. Zmycie podłogi, nie? Tak, rozumiem. Czasami możesz umyć podłogę, czasami możesz zmyć podłogę pod ciśnieniem. I stracić ją na zawsze. Tak, dokładnie. Dobra, zaklejamy dziurę, proszę bardzo, zaklejone. I teraz tylko potrzebujemy... Potrzebujemy wody. Jakby mamy tylko jeden blok, to nie jest jak zbyt to dużo. Zrobić, żeby nie zrobić krzywdy sobie, ani nikomu. O, mamy wiedzę! Skąd tu jest woda jeszcze? Ile ty tylko ice'u kupiłeś? 7. Okej, no dawaj. Proszę bardzo, jeszcze jeden. Aha. I będzie zrobione. Patrz, jeszcze on się tutaj chce zakolegować, no. I pyk. I jeszcze jeden? No dobra. Mamy to? Nie, jeszcze nie.
To nie wygląda zbyt dobrze, tak jak wydaje mi się, dobrze. Powinno. Tak, nie ma, jest nie, okay? Nie ma rwących strumieni, mamy wodę. Więc teraz motyka w rękę i jechane. I rolnikujemy. Rolnikujemy. Rolnik szuka żony, proszę bardzo. To mamy trzy kandydatki, w zasadzie dwie kandydatki, jeden mężczyzna. Zaproponuję po prostu zalety. Tutaj pani Mućka jest naprawdę wspaniałą gospodynią oraz... Czy daje mleko? Nie wiem, to prywatne pytanie. Myślisz, że ja się tym interesuję? To jest ważne, czy mogę... Czy ja podeszłam do pani Mućki i zanim poznałam jej imię, po prostu pytałam się, pani daje mleko, czy nie? No to jest trochę niegrzeczne, nie uważasz? To jest ważne, czy moja przyszła żona będzie się do naszego domowego budżetu dokładała, czy nie? A myślałam, że chcesz powiedzieć, czy ci wydoi, znaczy, czy ci nakarmi wszystkie twoje dzieci, które planujesz wszystkie mieć. Wszystkie cielaki. Nie. Ja chcę biznes. To jest biznes. To jest pieniążki, wiesz. Jestem człowiekiem ale biznesu. Ale to możesz ja w takim razie tworzyć dzieci. UHT. Słuchaj. To może w takim razie będziesz tworzyć dzieci i te dzieci będą ci pomagały na roli, bo będziesz się do tego zmuszał jako prawdziwy rolnik. Będę i... zaprzęgał do tego, do tych takich urządzeń do orania pola. To też jest jakiś pomysł i wydaje mi się, że na pewno zysk może być z tego ciekawy. No to halo, przepraszam, nie potrzebujemy kolejnych odcinków. Ja bym się chciał, przepraszam, oświadczyć. Nie mam czym się oświadczyć. Ja jestem gotowa. To zrobimy mianowanie na rycerza, tak jak oświadczyny. Chcesz? Może być. Halo? Ale ja tu jestem! Ciebie też można zaprzęgnąć do... Ale nie, ja chciałam te oświadczyny najpierw! Uwaga, w takim razie... O, patrz, mamy świadka. Mocą nadanych mi uprawnień mianuję cię moim naczelnym wiejskim gospodarczym elfem do ciągania ciężkich przedmiotów po polu i do zaprzęgania różnych glebogryzarek i innych tego typu ale narzędzi. Ale nawet Mućka się ze mnie śmieje. Tak mi dopomóż na świętą moc Dirta. Ja mam dwa serduszka! Przecież byś zabił swoją pomoc domową! Przecież się mieczem na bark robi, proszę bardzo. Zostałaś na bark, rycerskim... na ramię, a nie na bark, jak to mówią byczki. Na barku mi położysz? Jesteś rycerskim pomocnikiem teraz. I możemy sobie teraz... Chwila, któryś z nich sprzedawał marchew albo coś podobnego, prawda? Zobacz, mój tutaj ten parkour zajmuje się zielenią, a z drugiej strony to jest normalnie... Wiesz, jak ten odcinek powinien się nazywać? Jak? Moja dziewczyna mówi tak przez 24 godziny, naprawdę. To jest nieprawdopodobne po prostu. Mówisz tak wobec czego? Wobec twoich dzikich pomysłów i planów na życie, będąc rolnikiem z Mućką. Poza tym, cały ten twój plan zajmuje się tym, że będziesz miał Mućkę, która będzie wykarmiać wszystkie twoje dzieci. Dlaczego jej po prostu nie walniesz mieczem, ha? Ha? Chciałem, ale mi się normalnie pod miecz przypałętałaś, no. Muszę już żyć z taką elficą zieloną, no. Tym bardziej, wiesz, miałem licencję tylko na jedno machnięcie mieczem. To była wersja trial. No dobrze, zgadzam się. Będę najlepszą pomocnicą, jaką świat widział, prawdopodobnie. Mamy nowy rodzaj drewna. Co to na to, żebyśmy go wykorzystali? Jeżeli mamy, to wystarczy... Sprus. Ej! Co? Nie, bo pani Mućka tak ci łazi po tej farmie, myślałam, że już się zadomowiła i tak dalej, wiesz o co chodzi. Ja już podpisałem z tobą umowę biznesową. Cyrograf raczej, cyrograf. Proszę bardzo, zobacz nowe rodzaje drewna, jak ładnie to wygląda. Tak, a jak ty zająłeś się budowaniem naszej przyszłości, to teraz ja się zajmę trochę budowaniem tutaj naszego bloka. Przepraszam bardzo. Ja chciałbym tutaj wejść do środka, do tego pięknego domu. Ja wiem, dziękuję, starałam się. Przepięknego i ja bym chciał tutaj dodać troszeczkę coś od siebie. Mam bardzo zaawansowany kruszec sprowadzony prosto z Tajlandii. Proszę bardzo. Jesteś pewien, że nie kupiłeś go po prostu na promocji w Castoramie? Bardzo możliwe, że kupiłem go na promocji w Castoramie, ale proszę bardzo. Zobacz, jak ładnie pasuje do tego... Craftingu. Dlaczego ten Dirt tańczy? Nie wiem, ale to tyle.
na promocji były tylko 4 sztuki na razie. O nie! Jak wykopiesz więcej, to dorobię, ale oprócz tego... O nie, jesteś tą osobą, która kupiła 4 płytki na promocji, wzięła po prostu inne płytki, które również były na promocji, zrobiła łazienkę i powiedziała, no jakoś to będzie, przecież są podobne. Tak. Boże, nie. Dokładnie. I dlaczego to robisz w moim domu? Dokładnie. Nie wierzę. Tak. Jak chcesz, zobacz, nie ma problemu. Takie same, prawda? No tak, oczywiście. Nie odkurzaj przez parę miesięcy, to się zakurzą i będą wyglądały prawie tak samo. Trochę taki, znaczy, teraz powiem taki ci, Tetris, że... prawda? No właśnie, teraz powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to jest po prostu oszukaństwo, które sobie próbuję wmówić, ale to nie wygląda tak tragicznie, teraz taka niby tęcza powstała, nie? Nie? Widzisz? Tak. Polecam się usługi budowlano-remontowe, tak, Chocolate Pol. Przepraszam bardzo, czy brałeś swoje nauki na przykład u takich pani? Chokbud. Ja nie wiem, ja wyczuwam tutaj bardzo nie, duża poczekaj. Mama energy. Poczekaj. To nie mógłby... Nie ma usługi budowlano-remontowej bez jednej bardzo ważnej rzeczy, słuchaj. Błagam, nie wkładaj mi butelki w ścianę! Nie, to jest jeszcze ważniejsza rzecz. Poczekaj. Bez tego nie mogą żadne usługi budowlano-remontowe istnieć. Proszę bardzo. O nie. Proszę bardzo, poczekaj. O nie. Przepraszam? Ja rozumiem, po prostu banner, każdy artysta... Baner musi wisieć, proszę bardzo, tak, wykonawca Tak, musi się budesa. Podpisać pod swoim dziełem, prawda? Aby każdy widział i każdy wiedział, kto to tak naprawdę Dokładnie. Zrobił, tak? Rozumiem. Polecam się na przyszłość, a przy okazji, wiesz co, ja myślę, że oni cię obgadują za plecami. Tak myślisz, tak mi się Wiesz co, oni rzeczywiście tak wygląda. No racja! Ja nie wierzę, ja zaraz po prostu będę musiała zrobić tutaj Romeo i Julię i jednego wykopać na Titanic, będę szczera. Romeo i... Chyba co... Coś ci się chyba pomyliły filmy. Oj, co? Oj, dobra, kwestia jest taka, powiem ci szczerze, że ja powiem ci, że tutaj, moi drodzy, ja jestem bardzo dumna z Chocolate Polu. Jeżeli kiedykolwiek wy będziecie potrzebować jakichś wspaniałych usług na swoich własnych światach, na swoich własnych domkach, polecam nie się. Bójcie się zadzwonić pod 777 Chocolate Polbul i Podbul. Tak, absolutnie, że tak. I wydaje mi się, że ty przypędzisz na każdą tutaj kwestię, prawda? Moje usługi budowlane są nie za szybkie, nie za dobre, ale nie za to... Nie za tanie! Ale za to nie za tanie. Nie za tanie. Dokładnie.